No, wrócił. I ja już nie powiem naprawdę, który raz w życiu, który raz w historii tego kanału zniknąłem. Na nie wiadomo jaki czas. Na bliżej nieokreślony czas, nie informując wam o nic. No ale może kiedyś wam powiem, ale są rzeczy, o których naprawdę na razie najmniej chciałbym zapomnieć. Nie chciałbym mówić. Wiecie, gdzie jestem? Tak jak nagrywałem ostatnie. Oj, kamera coś przycina. No, a będzie trzeba kogoś lepszy, żeby była w 60 klatkach. Bo tu raczej tego nie wyciągnę. Chyba? Właściwości. Kamera FPS 30. No, niestety więcej jak 30 FPS-ów nie pociągnę na tej kamerze, więc no, najwyżej się wykupi. Ostatnie odcinki, które były dawno, nie będę kłamał, były nagrywane nie w Polsce, tylko były nienagrywane w Polsce. Wróciłem do Polski ze względu na to, że moje życie zmieniło się o dosłownie 180 stopni. I jeszcze 4-5 miesięcy temu naprawdę nie spodziewałbym się, że o tej porze tu będę. Że wrócę tutaj. Że tak bardzo się to wszystko zmieni. Co będzie dalej? To nie wiem. Na razie chciałbym chwilę odpocząć. Bo no mogę powiedzieć wam, że dużo pieniędzy zarobiłem. Jedno, czego jestem na pewno w życiu pewien, że chciałbym wykonywać ten zawód, który robię, który lubię i który sprawia mi satysfakcję. Tak jak uważam, że każdy człowiek w sumie powinien do tego dążyć, żeby tak naprawdę jego praca dawała mu satysfakcję, żeby nie musiał iść do pracy po to, żeby się męczyć. Więc chciałbym troszeczkę zmienić w swoim życiu. Chciałbym troszeczkę więcej robić rzeczy, które mnie satysfakcjonują. I tu nie mówię nawet o pracy, ale właśnie o takich rzeczach, które było właśnie dla mnie YouTube, ale były, powiedzmy, sprawy, były osoby, które trochę mnie demotywowały. I ja nie mówię tu o jakichś osobach, konkretnie o widzach, tylko o. Czasem jest tak, że osoba, która cię najbardziej demotywuje, która osoba cię najbardziej nie wspiera, to jest osoba, która sobie wmawia, że. Dobra, myślę, że nie będę owijał w bawełnę, tylko po prostu powiem bez jakichś podawania przyczyn, że rozstałem się ze swoją dziewczyną, z którą byłem 1,5 roku i w sumie to nie chcę bardziej opowiadać wam jakichś szczegółów i tak dalej, bo jest to powiedzmy dla mnie niełatwy temat i tyle. Ale nie zamierzam się na tym załamywać. To była moja decyzja i w sumie to tyle. Chciałbym właśnie nagrywać więcej na YouTubie. I właśnie, kiedy byłem za granicą, miałem laptopa, którego sobie kiedyś tam 3 miesiące temu w Polsce, kiedy byłem ostatni raz, kupiłem. A aktualnie jestem trzeci dzień w Polsce, więc jeszcze się nawet nie mogę do wielu rzeczy przyzwyczaić tutaj. Tak jak na przykład, że są tutaj tak dobre kebaby. Nie, nieważne. No, to jak byłem za granicą, to robiłem bity. Ściągnąłem sobie taki programik, który się nazywa FL Studio i zacząłem na początku bawić się trochę w tym programem. Tam można w sumie robić wszystko, od podstawowych takich dźwięków jak kiki, chaty, snery, klapy i tak dalej. To nie wiem. Osoba, która tak może trochę ogarnia, jak to tam wygląda produkcja dźwięku, to pewnie będzie wiedziała, o co chodzi. No, to właśnie po takich podstawowych dźwiękach, po robieniu jakichś akordów, czy ogólnie linii melodyjnych z pianina, gitary i takich podstawowych dźwięków muzycznych, to mniej więcej już takie bynajmniej podstawy ogarniam, czy bity udało mi się zrobić, czy i jeśli będzie mi to coraz lepiej wychodziło, jeśli będę miał do tego oczywiście też motywacja, myślę, że znajdę taką motywację, to chciałbym może w przyszłości jakąś piosenkę na tych właśnie moich autorskich bitach zrobić, czy coś takiego. Więc no cóż, czas pokaże, ale chciałbym oczywiście to rozwijać. I tak, kto by się spodziewał, że ja jeszcze będę miał okazję wbić setny level na tym świecie, że jeszcze w ogóle zagram w tą grę, że 21-letni chłopiec, znaczy w sumie już nawet nie chłopiec, powinienem się w sumie nazywać, że tak powiem, mężczyzną i tak dalej, że jeszcze zagra w grę, która się nazywa Margonem MMORPG dynamiczne. No to właśnie tu jestem.
I tyle. I powiem wam tak, jeśli chodzi o moje wrażenia ogólnie na ten temat, jak wróciłem do Polski, to tak. Jak byłem za granicą, to przyspieszę. Mam nowego kota, więc pewnie możecie słyszeć, że on miauczy. A, i dobra, bo ja przerywam tyle tematów i tak dalej. I zaczynam gadać o jednym. A, w sumie to mówiłem milion razy. Dobra. Do rzeczy. Bo mam dwa tryby, powiedzmy, mikrofonu, które mogę ustawić, a nie wiem, jak dokładnie mam skonfigurować. Miauczy. Nie wiem, jak dokładnie mam skonfigurować mikrofon, więc powiedzcie mi, tutaj jest ustawione na takim trybie, potem to odszumie i tak dalej, i powinno być spoko. Czy na takim trybie, na którym troszeczkę będzie ciszej to słychać, ale nie będzie tak wyraźnie widać szumów, ale i tak na tym trybie, co wcześniej nagrywałem, tym odszumie to wszystko, więc podejmijcie, chyba laga dostałem, więc podejmijcie decyzję, czy chcecie ten głośniejszy tryb, a wydawało mi się, że zawsze nagrywałem, jak wcześniej już tu byłem w Polsce i tak dalej, to nagrywałem na tym głośniejszym trybie, ja to po prostu odszumiałem w Audacity, konwertowałem ścieżkę audio do tego i tam tak, więc wiecie o co chodzi. Pokażę wam też nowego kota zaraz, bo no nie miał w tym tutaj, o tutaj, o tutaj nie było kota żadnego przez ponad rok. Tamten z czarny, fajny, zginął we wrześniu. A nie, jeszcze potem był i inny kot, dobra, nieważne, pierdolę głupoty. Ej, pierwszy raz przeknąłem. To w ogóle też szok. Ale mogę wam go pokazać, bo ładny jest naprawdę. Chodź. Co wy sądzicie na jego temat? Mały, 3-miesięczny chyba. Nie wiem, mogę mu go pokazać. O. Jak wam się podoba, to wiecie. To wam napiszcie. No, ale na razie to... Kocie, proszę cię, idź stąd. No cóż, mały chce się bawić. Liczy na atencję, że tak powiem. No, i ekspie na miśkach. Nie wiem, może na ostatnim levelu pójdę na piratów? Nie wiem. Tak. A co robiłem w międzyczasie, kiedy nie nagrywałem i tak dalej? No to w sumie to tak. Pracowałem. Dużo pracowałem, dużo zaoszczędziłem pieniędzy, więc tak. I co jeszcze? No, pracowałem. Trochę bity robiłem, coś tam się uczyłem. A tak jak mówię, jeśli chodzi o nagrywanie, to nie nagrywałem. Jeśli chodzi o granie, to ubiłem może parę razy łowcę czaszek, zdobyłem tam może z 2-3 heroiki, więc coś tam się jakieś grosze odłożyło. I w końcu przyszedł taki czas, że nawet nie pamiętałem, który level ma łowca. Ja mówię władca. Nie, to jest łowca. Czaszek? Tak? Chyba łowca czaszek. Nie wiem, nieważne. Tak naprawdę nieważne. W końcu było coś takiego, że wbiłem ten 98 level, biję tego czaszkę, że tak powiem, bo już nie chcę się mylić, biję tego czaszkę i, że tak powiem, zabili mnie. Ej, właśnie, bo ja nie wiem, czy nie warto w ogóle iść na Śnieżną Grotę, bo wiem, że tam trochę zmienili, że tam chyba ten Herosa zmienili. Nie wiem, czy perski książę to nie jest teraz Tuzmer, czy tam jakiś piracik nie jest, a ten i tak. Coś na pewno pozmieniali w tej śnieżnej grocie, więc nie wiem, czy tam mi się przypadkiem nie opłaca iść, bo tu wszystko wybiłem. Więc może pójdziemy się przejść. No i gramy na tym margonem.com. To tak. No. Jest zima. Jedyne, nie no, ja uważam, że jakoś sobie życie też w tej Polsce mogę ułożyć, tak? Samochód mam, pracę mogę mieć. Pracę, która będę ją lubił, będzie mnie satysfakcjonowała. No, myślę, że ktoś tam będzie mnie na YouTubie oglądał. Będę miał na pewno lepsze, powiedzmy, perspektywy do tego tutaj niż za granicą do nagrywania, więc tak. Dobra, tutaj potrzebuję klucza, tak? Ja takiego klucza nie posiadam. To jest zakurzone przejście, tak. Dusty Passage. Aha, a pytanie w jaki sposób?
Za 10 tysięcy. Ile trzeba było mu dać? Czekajcie. Margonem klucz, śnieżna grota. Bo może się okazać coś takiego, że ja mu załóżmy dam półem i on powie spierdalaj, kurwa, nic się nie da, nie? Gdzie dostanę klucz do śnieżnej groty i co tam się znajduje? Właśnie, no nie wiem, ile mu trzeba dać. Perski książę znajdują się. Klucz do śnieżnej groty kupisz, 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 dobrze. Klucz kupisz, kupisz. No wiem, 90 level, to akurat wiedziałem. Jak dostać się do śnieżnej groty? Odpalimy jakiś film jakiegoś typa. Bo jestem takim debilem, że zapomniałem w jaki sposób można. Znaczy ile, wiecie, nie chcę przepłacić, bo to jest pułem, powiedzmy. Mógłbym dać to 1M. Dobra, intro, intro, ta, poszedłeś. Ale z niego paladyn. No, Elo, co tu robisz? 1M! No właśnie, wiecie o co mi chodzi. A tutaj, aha, 3M. Zablokowali w ogóle tą opcję, żeby dać mu 3M. Czyli najdroższą opcją jest właśnie ta opcja na klucz. Tylko wiecie, ja nie chciałem zrobić czegoś takiego, że dałbym mu 500k. On by powiedział, no spoko, fajnie, że dałeś mi 500k, ale 500k to za mało na klucz. I dałby mi w sumie nic i by wyszło z dialogu i potem bym musiał znowu coś takiego robić. Tylko nie wiem, czy ja tutaj grupki znajdę, a wydaje mi się, że nie znajdę, ale coś tam mieli tu pozmieniać, więc w sumie to pozwiedzamy sobie. No, setny level się wbije. Nie wiem, może na jakimś levelu się zatrzymamy, może coś tam sobie kupimy, może sobie poekspimy, może coś sobie poopowiadamy, mam sporo wam do poopowiadania. Powiem wam tak. Bo urwałem temat. Przez 3 miesiące była taka fascynacja ogólnie, że o, nie jestem w Polsce, tutaj ogólnie pieniążki lepsze i tak dalej, można sobie tyle rzeczy pozwolić. Tak. Bo ja byłem łącznie pół roku. Przez ten czwarty, piąty i szósty miesiąc, to już tak widziało się więcej też wad. Już to zafascynowanie minęło. Caver. I tak. No i to zafascynowanie minęło. Co mi najbardziej przeszkadzało? Jedzenie mi nie smakowało. Jedzenie mi nie smakowało. Tak jak powiedzmy, okej, można sobie kupić dużo taniej, powiedzmy, no załóżmy tak jak Kinder Bueno. Możecie sobie kupić Kinder Bueno, załóżmy, w jakichś Niemczech, czy gdziekolwiek, powiedzmy, za 1 euro możecie nawet 3 Kinder Bueno kupić, powiedzmy, bo tak, takie są realia jednak na zachodzie i w taki sposób można kupować takie, powiedzmy, słodycze, gdzie u nas jest to rarytas i nie wiem, jedno Kinder Bueno kosztuje dziś 2,50. Ja już tych cen naprawdę nie ogarniam. Możecie sobie właśnie kupić te 3 Kinder Bueno za euro. No okej, ktoś ci powie, spoko Dominik, ale wiesz, że 1 euro to jest tam prawie 5 zł. No 4,20 chyba. Nie wiem ile stoi euro. Ale tak po prostu mówię wam taki przykład, nie? No to powiedzmy, że ten. Ale chodzi mi o to, że najbardziej takie ceny powinno się przeliczyć w przeliczeniu na godzinę pracy. No i jakby nie patrzeć, to jeśli chodzi o taką żywność, to w krajach ogólnie Europy Zachodniej, czy ogólnie krajach bardziej bogatszych Europy, no możecie sobie na większą ilość rzeczy pozwolić, jeśli chodzi o jedną godzinę pracy. Prawda. Tylko powiem wam szczerze, ja zauważyłem coś takiego na zachodzie, że rzadko gdzie możecie znaleźć coś takiego jak w Polsce idziecie do kebaba, to jecie kebaba. Jak w Polsce idziecie do pizzerii, to jecie pizzę. No okej, możecie sobie kupić tam jakieś. Szczerze, jak ja teraz sobie myślę, to nie wiem, w pizzeriach czy. Bo są na pewno pizzerie, gdzie nie ma jakiś tam wybór, że możesz sobie o frytki kupić. Gdzieś tam jest to na dole karty, ale no raczej dużo osób tak nie robi. A ja co zauważyłem za granicą, że idziesz sobie do. A tam są 120 levele pewnie, to nie, ja tam nie idę. To w sumie jestem głupi, bo nie powinienem tam iść. Dobra, cofnę się na kwieciste przejście, sprzedam te rzeczy i pójdę znowu na Andarum, na tamte miśki, bo jestem głupi. Idziesz sobie za granicą do kebaba. Nazywa się, załóżmy, ten lokal, czy tam bar, czy jak to tam nazywać. On się nazywa, powiedzmy, Turkish Bar, czy Turkish Kebab, tak? Powiedzmy, taką ma nazwę.
w jakimś tam Niemczech, czy gdziekolwiek, tak właśnie się nazywa ten kebab. Taki po prostu przykład daję. I w tym kebabie myślisz sobie, nie no, zjem zajebistego kebaba. A co się jednak okazuje? Że wchodzisz do tego kebaba, patrzysz na menu. Patrzysz. Mogę sobie za grosze kupić pizzę małą, frytki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Patrzysz, tam dalej jest coś takiego jak special offer. I możesz sobie kupić załóżmy za, nie wiem, załóżmy za 10 euro, możesz sobie kupić dwie porcje frytek, pizzę, kebaba i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, masz duży wybór, możesz sobie się naprawdę napierdalać, możesz nawet z drugą osobą sobie coś takiego zamówić, bo powiedzmy nie chcesz tyle płacić i tyle nie potrzebujesz, ale to się opłaca, powiedzmy. I potem jesteś taki zafascynowany. Tylko, dlaczego to wygląda w ten sposób, że idę do kebaba i w tym kebabie to nie jest tak, że ten kebab jest jakiś dobry, tylko po prostu jest, smakuje jak papier. Co doprowadza do tego, że te na zachodzie, te kebaby i tak dalej, to nie są kebaby, to są bardziej fast foody. Fast foody, które z nazwy, powiedzmy, bar może ci przypominać, nie wiem, pizza Berlin albo coś takiego. Czy kebab Berlin, a bardzo często jest coś takiego, że masz do wyboru wszystko. Masz frytki, masz burgery i tak dalej. I wszystko w takich lokalach, ja przynajmniej jak, ja mówię oczywiście ze swojej autopsji, ktoś się może ze mną nie zgodzić, ale ja przynajmniej spotkałem się z czymś takim, że niezależnie, który kebab czy taki fast food powiedzmy bym wybrał, to czuję się jakbym jadł to samo, przyrządzone tak samo. Dosłownie tak samo, na tym samym oleju wszystko jest zrobione, czy kurczaki, czy frytki, czy coś takiego. Za tyle samo, no to w sumie ja naprawdę nie widzę żadnej różnicy i bardzo mi tego brakowało. Ja tylko czekałem sobie właśnie, żeby. Wczoraj byłem właśnie drugi dzień, bo ja przyleciałem we środę. Dzisiaj jest piątek i dla was to nagrywam. Nie wiem, kiedy to wrzucę, więc nie chcę tak bardzo wam, wiecie, pomieszać. Ja przyszedłem po prostu w siecach, poszedłem sobie do kebaba i właśnie poczułem, że idę do kebaba i jem kebaba. I właśnie każdy człowiek, który idzie do tego kebaba, je kebaba. I każdy z tego kebaba, powiedzmy, jest zadowolony, bo on jest dobry. A powiedzmy, pójdę sobie do drugiego kebaba, który jest pół kilometra dalej, to czuję właśnie tą różnicę, że to jest inny kebab. Pójdę sobie jeszcze do innego kebaba, to jest to inny i ciągle są jakieś takie różne, są po prostu różnice. Tak samo jak mam pizzerię. Idę do pizzerii, idę na pizzę. W jednej pizzerii jest troszkę inna pizza, w innej pizzerii jest jeszcze inna pizza, a nie masz czegoś takiego, że masz klon, 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 klon. Co jeszcze? Oczywiście to nie musi się tyczyć też wszystkich miast, każdego kraju, powiedzmy, jeśli o tym mówię, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale ja mówię to z własnej autopsji, że z czymś takim się spotykałem, i powiem wam szczerze, że w Polsce jest przynajmniej moim zdaniem czysto. Możecie znaleźć naprawdę w Europie dużo miast, gdzie tak czysto to nie jest. Gdzie dosłownie na środku ulicy potrafi wam leżeć karton mleka, tam dalej potrafi wam leżeć paczka chipsów. Gdzieś 100 metrów dalej widzicie na trawniku, widzicie właśnie materac wyrzucony, krzesło i tak dalej. I to wszystko się zbiera w to, że moim zdaniem polskie ulice wyglądają ładnie. I ja naprawdę. Po tym właśnie jak mam porównanie ogólnie, jak trochę pomieszkałem i już minęła ta fascynacja powiedzmy innym krajem, bo to nie, wiecie, powiedzmy coś takiego. Pomieszkacie trochę, pożyjecie, popracujecie, to na początku jest fajnie, tak? To tak samo jak idziesz na wycieczkę. Z reguły jest coś takiego, że na wycieczce wszystko ci się podoba, bo to jest obce i tego nie znasz, nie masz tego na stałe, ale moim zdaniem właśnie coś takiego już dociera do ludzi, że kiedy już minie to zafascynowanie, to potem przychodzą też takie minusy. Tak jak w Polsce, długo się siedziało, powiedzmy, cały czas było to pod ręką, nie doceniało się, powiedzmy, tego, co się miało, ale właśnie pojedziesz na emigrację i widzisz, tego mi brakowało, tamtego mi brakowało, tego też mi brakowało. No, to się wypowiedziałem. O czymś jeszcze miałem powiedzieć, ale już tak powiem szczerze, zapomniałem troszkę. Co mi się podoba? Co mi się podoba? Boże, zapomniałem. A,
Powiedzmy, macie te większe zarobki ogólnie na zachodzie, czy ogólnie i tak dalej, ale no dobra, masz te pieniądze. Kupisz sobie plejaka, pograsz. Kupisz sobie komputer, pograsz. Kupisz to wszystko i powiedzmy, to, no po pierwsze, no w Polsce to ma też swój urok, że w Polsce trochę musisz pozapierdalać po coś takiego, nie? Że takiego nowego samochodu z salonu, no. No i nie jeden człowiek sobie w ogóle nie pozwoli przez całe życie, bo może zapierdalać i nie pozwoli sobie na niego, ale wiecie, tak moim zdaniem życie na emigracji to jest taki trochę level. To tak jak wybierasz grę i masz do wyboru poziom trudności easy, normal, hard, to właśnie w Polsce to trochę jest wyższa poprzeczka życia, że tak powiem. I no dążenie do takich celów, na przykład mam cel, kupię sobie motor. W Polsce no trochę musisz na niego nazbierać, bo odłożenie na takie powiedzmy dobra luksusowe, czy właśnie samochód, czy coś takiego i tak dalej, co nie jest potrzebne człowiekowi do normalnego życia, no na za granicą przychodzi dużo łatwiej. I tak samo, no dobra, ale ja w sumie to przeszło tak przez przypadek ten temat, ale chciałem bardziej powiedzieć o to, że nawet kupicie sobie tego plejaka, nawet kupicie sobie ten komputer, nawet kupicie sobie ten samochód. Nawet kupicie sobie tego żarcia, ile chcecie. Ale ja, lubiąc bardzo pieniądze, będąc bardzo oszczędnym, w sumie to tak mówię, jakby to była zaleta, a jestem czasami też skąpym człowiekiem, bardzo często, to w końcu zauważacie, że jednak pieniądze nie są najważniejsze. Kiedy, powiedzmy, jesteś na tej emigracji, wrócisz do domu i możesz tylko patrzeć się w tego plejaka, możesz patrzeć się w ten monitor, możesz patrzeć się w ścianę. Możesz nawet sobie kupić whisky, która w Polsce kosztuje 120 zł, a tam sobie możesz kupić po 2-3 godzinach pracy. Litrową, powiedzmy. Rozumiecie? Tak, powiedzmy takiego Jacka i tak dalej. Możecie się schylać nawet i tak dalej. Możecie zrobić, powiedzmy, wszystko. Nie musicie. Byliście przyzwyczajeni w Polsce, że to nie jest na wyciągnięcie ręki. To jednak przychodzi coś takiego, że brakuje wam czegoś innego. Brakuje wam rodziny, brakuje wam kontaktów z drugą osobą, brakuje wam, powiedzmy, przyjaciół, brakuje wam wszystkiego i wtedy widzicie, że te pieniądze nie są najważniejsze, że są też inne wartości. Ja nigdy w życiu nie sądziłem, że będzie mi na przykład brakować tak rodziny, że będzie mi brakować tak niektórych wartości. Myślałem, że naprawdę mogę się zamknąć tylko i wyłącznie w pieniądzach, że pieniądze będą dla mnie najważniejsze, że będę się cieszył, że będę miał te pieniądze, ale wyszło inaczej. Wyszło inaczej. Że kiedy stało się źle, to przyleciałem tutaj, tutaj dostałem pomoc bezinteresownie. Że są właśnie rzeczy, które można dostać bezinteresownie. Z tego się cieszę. No, powiedzmy, też jest taka sytuacja, że możecie mieć rodzinę. Możecie też za granicą, tak? Możecie albo z nią wyjechać, albo tam założyć rodzinę, powiedzmy. Jasne. Tylko pytanie. Każdy człowiek, który jednak chciałby to zrobić, to musi sam sobie odpowiedzieć na pytanie. Musi przede wszystkim sam powinien zobaczyć, czy jednak mu takie życie pasuje, tak? Każdy człowiek jest inny. Każdy człowiek ma inny charakter. Jeden lubi, załóżmy, nie wiem, pierogi, a drugi woli chipsy. Jeden woli być gruby i się cieszy z tego i powiedzmy, nie wiem, dobrze mu z tym, nie widzi żadnego problemu, a drugi wpierdala sałatę i już tak dobrze się nie czuje. Więc to wszystko są różnice i każdy człowiek sam powinien sobie w życiu odpowiedzieć, czego dokładnie chce, z kim chce, gdzie chce. Więc to wydaje się, że to są takie proste pytania, ale odpowiedź na te pytania może nie przyjść tak prosto. Boże, jakim ja filozofem się stałem. Ale powiem wam szczerze, że ja na przykład żyjąc nie w Polsce, to trochę, no właśnie, się ogłupiłem. Słownictwo moje trochę podupadło, nie mogę powiedzieć. I brakowało mi dużo rzeczy. Ale cóż, dość smętów. Wbijemy ten setny level. Nie w tym nagraniu, ale wbijemy. Postanowimy co dalej. Ułożymy sobie te życie w Polsce i będzie fajnie. Więc w sumie ja może nie będę przedłużać, tylko się z wami po prostu pożegnam. A, powiedzcie mi ogólnie o tym mikrofonie, powiedzcie mi, czy chcecie tego kota widzieć, bo i czy ładny jest i w ogóle, i tam w ogóle. Więc no. Cześć. A, pokażę wam też może kiedyś, znaczy na pewno wam pokażę w następnym odcinku pewnie
Dobra, w następnym odcinku to wam pokażę, jak wbijam setny level. Mogę wam pokazać trochę rzeczy, które sobie kupiłem i tak dalej. Drona mam. No, mogę wam dronem tu nawet polatać. Więc, siema.